Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Dzisiaj podczas kuchcenia pokażę Wam, jak zrobić wegański majonez. Zapraszam do oglądania. Do przygotowania naszego majonezu użyjemy robota, do którego wlejemy 125 ml napoju sojowego oraz wyciśnięty sok z połowy cytryny. I włączamy robota na 3 minuty. Następnie dodajemy 1/4 łyżeczki soli oraz 2 łyżeczki musztardy. I włączamy robota na 3 minuty. Po wymiksowaniu stopniowo zaczynamy dodawać olej rzepakowy i włączamy robota na 1 do 2 minut. Robimy tak trzykrotnie. Gotowy majonez przekładamy do miski i wkładamy do lodówki, gdzie zgęstnieje. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Tak przygotowany majonez wegański możemy wykorzystać podczas przyrządzania sałatki jarzynowej, a także różnego rodzaju dipów.